Cześć, witajcie. Dziś krótki, szybki odcinek z lustracji. Będzie sporo zdjęć takiego typowego makro z tego, co tam się dzieje na pąkach, napędach. Jak widzicie, ładnie to wygląda. Pąki się ładnie rozwijają. Tu akurat nie widać ładnie. Dlatego mówię, postaram się porzucać sporo zdjęć do tego filmu, żeby to wyglądało ładnie, bo kamerą ciężko wyłapać te poszczególne pąki, poszczególne ujęcia. Pozaglądam pod pędy w poszukiwaniu tu akurat czy to tarczników, czy przędziorka, gdzie by tam mógł się chować. Więc zobaczycie wszystko na filmie. Zapraszam do oglądania. Zaglądam załamania kory w poszukiwaniu wszystkiego, co tam mogłoby się chować w tych załamaniach kory. Na chwilę obecną tutaj to wam pokazuję, co tu się dzieje. Nie widać nic. Nic specjalnego, ani to jaj nie widać żadnych, ani żadnych łażących form. Teraz pod spód tutaj na pędzie też się nic nie dzieje. Same pędy, pąki na chwilę obecną spoko. Przejdę kawałek dalej, zobaczymy, co się dzieje na innych pąkach, na innych pędach. To akurat z tego, co widzę, wiecie co, nie poznaję, co to tutaj mi wisi. Teraz zobaczymy, jak to się prezentuje z tyłu. Nie poznaję, nie wygląda mi to na mszyca ani nic podobnego. Może gdzieś złapię jakieś, zanim zmontuję ten film, opracowanie, sprawdzę, co to jest. Ale tutaj idziemy po pędzie. Też w miarę czysto. Przejdę za chwilkę tam, gdzie miałem typowo problem z przędziorkiem na kilku drzewach. Zobaczymy, czy tam coś zostało tego przędziorka, czy go wyeliminowałem w zeszłym sezonie. A to już na następnym wejściu. Tu jesteśmy akurat przy drzewie, gdzie miałem problemy z przędziorkiem. Problemy. Tam, gdzie przędziorek był w zeszłym roku. I zobaczcie, już tutaj wam przybliżam, bo chyba znalazłem jajo. Jest. Widzicie? Pojedyncze. Sorry za trzęsienie obrazem, no ale ciężko jest z telefonem przy drzewie złapać. Są pojedyncze jaja wszędzie.
Oczka, która tam jest, spróbuję jeszcze powiększyć i tam złapać dokładnie to, o co mi chodzi. O. To nawet chyba jest jajo przędziorka, a jeśli nie, to poprawcie mnie, co to jest. O, właśnie w tym miejscu ta kropeczka teraz na środku obiektywu. Teraz wrzucę zdjęcie, będzie dokładniejsze. Więc tak, jakieś jaja są, przędziorka, szyca akurat na tej kwaterze nie widziałem. Przędziorka jedynie znalazłem jaja na tych drzewach, które w zeszłym roku były zainfekowane, gdzie w zeszłym roku był problem. W pozostałych miejscach nie widzę nigdzie, bynajmniej nie znalazłem, ale prawdopodobnie, jeśli pogoda pozwoli, trzeba będzie od początku tego przędziorka tutaj gnieść, zwalczać. Nie było go tu w zeszłym roku dużo, dosłownie na kilku drzewach tylko, więc nie powinno być problemu. Na chwilę obecną robiłem delanem tam, gdzie faza rozwojowa na to pozwoliła, czyli tam, gdzie punkt był na tyle rozwinięty, na tyle masy liściowej było, że było gdzie przylepić ten delan. Wczoraj, było to wczoraj, już Wam obracam tu kamerę, pokażę, gdzie to robiłem i dlaczego. No, a delan właśnie był dawany o tu, na tej kwaterze, na kwaterze Ligola, tam gdzie tej masy zielonej już coś jest, gdzie można było coś podziałać delanem. Tak jak mówiłem, tu na tych pąkach nic nie widziałem ciekawego, żadnych uszkodzeń, żadnych szkodników. Są delikatne uszkodzenia od niskich temperatur, czytajcie, te listki są poskręcane, nic poza tym. Pozostałe pąki wyglądają bardzo ładnie. Także wczorajszy zabieg uznaję za udany, pogoda była dobra, no dziś trochę ma padać, jutro też jakieś opady się szykują, mam nadzieję, że to jednak mieć z delanem zostanie na tych pędach, na listkach, widać, że ta miedź jest, są delikatnie przyniebieszczone całe drzewa, pąki, więc gdzieś to zostanie, tak jak mówię, ochronę na przędziorka zacznę, jak tylko warunki na to pozwolą. Olej nie stosuję, nie nauczyłem się jeszcze stosować oleju. To wszystko przyjdzie z czasem. I tyle na razie. Cześć, pozdrawiam. Trzymajcie się.